Witam Was, moi drodzy, w kolejnym środowym odcinku poświęconym broni palnej i ogólnie strzelectwu. Dzisiejszy odcinek, jak widzicie, to jest troszeczkę w dziwnym kadrze, ale po prostu nie mam możliwości nagrania innego odcinka z Krzychem, więc ten i kolejny odcinek, moi drodzy, będą właśnie w podobnej scenerii, oczywiście z przebitkami adekwatnie od tematu, o którym mówimy. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będzie luneta ACOG. Oczywiście na sam początek sprawdzimy broń, czy jest rozładowana, komora pusta, strzał kontrolny, broń mamy bezpieczną. Słuchajcie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pobawimy się, powiem Wam coś na temat bardzo fajnej lunety za bardzo niewielkie pieniądze. Mówimy tutaj o chińskim ACOG-u. Natomiast gdzie mam go najdłużej zamontowanego, to jest to właśnie moja ARK M16 AR15, model od FenArma, model FP15, kaliber multi, tak? Ponieważ tutaj mamy tą lufę Wild i tak dalej. Tutaj nam wchodzą tak samo pociski 2.2.3 jak 5.56, ale nie o tym jest, moi drodzy, mowa. W skrócie, jeżeli chodzi o samą ARK, jeżeli będziecie kiedyś chcieli, to zrobię Wam odcinek na jej temat. W kadrze ciężko się z nią mieścić. Podstawowa ARK nie była jakoś wybitnie droga, bo kosztowała tam około 3500 może. Natomiast przeszła szereg modyfikacji. Za najważniejsze uznałbym oczywiście założenie przyrządów celowniczych, w tym przypadku jakieś szkiełka, tak? Tutaj mamy ACOG-a plus kolimator. Dodatkowo zauważcie, że oprócz naszych przyrządów typu właśnie luneta i na niej kolimator, mamy tak zwane offsety, tak? Czyli po przechyleniu broni widzicie, że mamy tutaj muszkę i szczerbinkę, gdzie w zasadzie na samym ACOG-u też mamy takie przyrządy, o czym zaraz powiem. Jakie modyfikacje przeszła ta ARK, to w sumie nagram Wam chyba o tym kiedyś odcinek, jeżeli byście chcieli, bo przeszła no, szereg modyfikacji, poczynając od najważniejszej, jaką jest według mnie kompensator przy takiej broni, poprzez tutaj mamy mewę założoną, tutaj mamy inną kolbę założoną, sprężyny pozakładane JPK-owskie, buffer tube siedzi, sprężyna ze Strike Industries. No tutaj powiem Wam, że troszeczkę rzeczy jest, więc prawdopodobnie, jeżeli będziecie chcieli, napiszecie tam jakiś ładny komentarz, to powiem Wam, jak sobie przygotowałem taką markę. Wbrew pozorom to się dużo zmieniło, a wagowo nie zrobiła się wcale jakaś taka bardzo ciężka, na czym mi w zasadzie zależało. Słuchajcie, teraz co nieco o chińskiej taniej lunecie. A więc, moi drodzy, troszeczkę danych technicznych na temat samego ACOG-a. On występuje w różnych wersjach. Ja Wam powiem o wersji, którą ja tutaj posiadam. Czyli mamy tutaj, moi drodzy, wersję ACOG-a o powiększeniu 4 × 32, czyli jego światłość, powiedzmy to tak. Średnica obiektywu, powiększenie 4 razy średnica obiektywu 32, kompensator opadu pocisku, długość 147 mm, waga 280 g, co dla mnie było bardzo ważne, podświetlenie światłowód tryt, tak, tutaj jest chyba tylko w mojej wersji światłowód bez trytu, z tego co pamiętam, siatka celownicza krzyż, kolor siatki za dnia czerwony, w nocy czerwony, kalibracja 0.223, średnica źrenicy wyjściowej 8, pole widzenia 7 stopni, montaż, no to tu już wiadomo, wzmocnione aluminium, bla bla bla. I słuchajcie, tutaj już Wam mówię, gdzie jest pies pogrzebany. To jest naprawdę świetna luneta, tylko jest to luneta dosyć droga, bo tutaj kosztuje na pierwszym lepszym sklepie, zaraz Wam poszukam, tutaj znalazłem, moi drodzy, za 6950 zł. I no co, no jest to sporo pieniążków. Natomiast kiedyś rozmawiałem ze znajomym i właśnie polecił mi, mówi, że właśnie z Krzysiem, z którym nagrywamy tutaj też tą serię, powiedział mi, że na strzelnicy na broni klubowej ma założonego właśnie tego typu ACOG-a i on po prostu no, działa mu tam już dłuższy czas. Wiadomo, że broń taka, która jest używana na strzelnicy, więc ten swój nalot ma, zera nie gubi, więc stwierdziłem, że kupię, ale uprzednio oczywiście zwerbowałem różne fora, popytałem się troszeczkę ludzi, grupy i tak dalej. Oczywiście wcześniej pomacałem też oryginalnego, nazwijmy to, ACOG-a i stwierdziłem, że różnica niemal tych 7000 kontra Chińczyk i tutaj zaraz Wam powiem, bo jest przedział cenowy, bym powiedział, między 400 a 600 może złotych, czy nawet może między 300 a 600 złotych, różnie, bo powiem Wam, że te ceny strasznie się u nich kiwają na przestrzeni, na przykład jak ja obserwowałem tak rok, może półtora, to te ceny bardzo się u nich różnią. I powiem Wam, moi drodzy, że to prawdopodobnie w Chinach robi kilka fabryk i nie każdego sprzedawcę, nie każdą fabrykę niestety można polecić. Dlatego od razu na wstępie Wam powiem, jeżeli chcecie mieć tego ACOG-a, którego ja mam tutaj kupionego, założonego, to daję Wam link pod spodem do tego sprzedawcy. Kupiło go już z tego linku kilka osób, bo mnie pytali o to, w tym na przykład chociażby Wiśnia i kilka osób też z forum. I wszyscy byli zadowoleni, są zadowoleni, więc nie wiem, czy jest sens ryzykować, szukać gdzieś, nie wiem, o 100 zł taniej i być może się okaże, że jest nie tak. Ja mówię na podstawie tego, co mi się udało kupić i zaraz Wam powiem co nieco o tym właśnie ACOG-u. Czyli po pierwsze, zauważcie, to jest bardzo małe. Na tym mi właśnie bardzo zależało. Przybliżenie razy 4, powiem Wam, że tą broń, do czego ja najczęściej używam, to jest, moi drodzy, trigun, czyli tak naprawdę strzelam najczęściej na 50 metrów, powiedzmy, tak? Czyli na 50 metrów zrobić skupienie rzędu, nie wiem, na takiej tarczy typu 10, 15, 20 nawet centymetrów. Jest to naprawdę bezproblemowe. Nie ma z nią jakichś większych problemów. Ten cały tryb, który tutaj mam, ten światłowód, podświetla nam w środku siatkę i naprawdę musiałoby być bardzo ciemno. Zobaczcie, teraz praktycznie ona idzie tutaj, tak? Teraz są praktycznie w większości, przytykam, to po prostu jest lekko mniej widoczny ten cel. Cel jest, powiem Wam, że naprawdę ten punkt celowniczy jest bardzo fajny. Oczywiście mamy tam też kompensację, jeżeli byśmy strzelali na dłuższe odległości i tak dalej. Na wstępie Wam powiem, zapewne wiecie, że jestem fotografem kamerzystą, więc takie rzeczy jak jakość szkieł i tak dalej, no to jest taki mój, powiedzmy, konik. I powiem Wam, że miałem w sklepie kiedyś ACOG-a, oglądałem oryginalnego. Później zamówiłem tego swojego ACOG-a. I szczerze Wam powiem, że przeciętny człowiek, który zobaczy sobie, powiedzmy, w sklepie, a później za 2 godziny zobaczy na strzelnicy podróbę ACOG-a, czyli oryginał i ten, jeżeli nie będzie mógł ich sprawdzić 1 do 1 obok siebie, nie sądzę, żeby zauważył różnicę. Naprawdę Chińczyki zrobili to piekielnie dobrze. Naprawdę jest piekielnie dobrze. U mnie, jak widzicie, mamy wersję też z założonym kolimatorem, jeszcze w tej pierwszej wersji. Ja go w zasadzie nie używam, bo on jest głupi akurat. Dopłaciłem do niego tam niewiele, więc w zasadzie chciałem zobaczyć go, ale ta wersja jest głupia, bo ona nie ma wyłącznika. Tutaj wkładacie baterię i to cały czas po prostu działa. Natomiast Wiśnia teraz, już zamawiając właśnie z tego mojego linku, dostał poprawioną wersję kolimatora, w którym mamy, moi drodzy, możliwość normalnego włączenia i wyłączenia go. Ja tutaj prawdopodobnie założę sobie jakiś inny kolimator, albo po prostu zamówię też ten, może gdzieś się da kupić go solo, ten co właśnie ma Wiśnia. Zobaczymy, moi drodzy. Odnośnie najważniejszej rzeczy, czyli jakoś powiedziałem Wam, że jest naprawdę bardzo dobra tego ACOG-a. Szczególnie jak mówimy tutaj o tak niskich kwotach, bo dobrze wiecie, że przy broni palnej, nie wiem, 500-600 zł za jakąś lunetę, to jest naprawdę ekstremalnie tanio. To jest naprawdę ekstremalnie tanio i powiem Wam, że, moi drodzy, jakość jest dobra, ale jakość może być super, ale co jeżeli on gubiłby zero, czyli powiedzmy strzelimy sobie kilka razy, a tam się zaczyna siatka, wszystko tam zaraz przestawiać i to przestaje działać. Dużo strzelam z tej broni, naprawdę przemieliłem już parę tysięcy pocisków, delikatnie mówiąc, no bardzo delikatnie mówiąc. Nigdy, oprócz jednego razu, kiedy ja popełniłem błąd zakładając ACOG-a, nigdy nie zgubiłem zera. Oczywiście ACOG jest mocowany jakby dwojako. Widzicie, tutaj mamy taką płytkę, ona jest, mocujemy do szyny RIS. No i oczywiście logika nam mówi, że musimy to zamocować na jakiegoś Loctite'a, na kropelkę, czy jakikolwiek klej do gwintów, ponieważ od wstrząsów te śruby nam się będą luzowały, tak? Więc oczywiście założyłem sobie Loctite od Ataszka, zarzuciłem go na Loctite'a, skręciłem naprawdę porządnie jakimś takim wielkim śrubokrętem czy kombinakami, zresztą widać nawet, bo aż takie brzydkie tutaj porobiłem. Naprawdę festo skręciłem. No i wszystko było fajnie, strzelam. Nagle, nie wiem, po 10-15 może paczkach patrzę, niemożliwe, ACOG mi cały lata, no po prostu lata jak głupi. Ja mówię, jakim cudem, przecież to jest skręcone, patrzę, jest skręcone. Tak, ta płytka była skręcona, ale to co fabrycznie skręcili, teraz tego Wam nie chcę pokazywać, bo musiałbym ściągać, a wtedy zgubię zero, a jest naprawdę pięknie zrobione. Jakbyście rozkręcili tą całą płytkę, te dwie śruby, to od spodu ACOG do tej płytki, jak jest mocowany, dwoma takimi śrubami. Je też trzeba było odkręcić, dać Loctite'a, czego nie dał Chińczyk, i skręcić. I powiem Wam, że od tamtego czasu, jak to skręciłem, ani razu nie poprawiałem zera. Tutaj mamy oczywiście dwie wieżyczki, które sobie odkręcamy i za pomocą tych dwóch wieżyczek ustalamy sobie właśnie, zerujemy naszą broń. Nie pamiętam już ile tutaj jest mała kliknięcie. Wiem, że nie było napisane up na przykład, w którą stronę jest, tylko było, wiecie, up i left right. Więc ja sobie taką strzałkę nożem tutaj wyryłem, żebym wiedział. Odnośnie zerowania broni, jeżeli będziecie chcieli odcinek, to może tutaj Wam z Krzychem coś nagramy. Odnośnie tego ACOGa powiem Wam, że strzelam z niego dużo, praktycznie wszystkie zawody i nie było z nim nigdy najmniejszego problemu. Dodatkowo Wam powiem taką ciekawostkę, na zawodach 3 tygodnie temu była taka sytuacja, że odkładamy po strzelaniu karabinem, odkładamy karabin w bezpiecznej, oczywiście, czyli w bezpiecznym kierunku, tak, czyli w kierunku kulochwytu, zabezpieczamy go, czyli karabin bezpieczny odkładamy na takim stoliku. Oczywiście, odbiegając od stolika, niechcący zahaczyłem jakoś nogą stolik i karabin spadł. Ja tego nie widziałem, ale chłopaki mówią, że sprawdź sobie lunetę, bo spadł centralnie ACOGiem w glebę z około metra. Karabin swoje waży, jakby nie było. I co się, moi drodzy, stało? Już Wam mówię. Nic. Kompletnie nic się nie stało. Aczkolwiek nie byłem w zasadzie zdziwiony. Tam ludzie mówili, sprawdźcie, mówię, co ty, ACOG to jest, ten ACOG to jest po prostu taki gnioca, nie łamiąca, taka naprawdę mega zwarta, porządna PSO budowa i no, nie sądzę, co się stało. No i oczywiście miałem rację. Ostatnio byłem właśnie na zawodach, po tamtych zawodach udało mi się zdobyć pierwsze miejsce właśnie i nie było problemu żadnego z celowaniem tym ACOGiem, więc naprawdę jakościowo jest świetny. Jeżeli chodzi o wykonanie, czyli trzymanie tych parametrów, bo wiecie, co z tego, że on byłby super, jakby nie trzymał tych parametrów, ale on trzyma te parametry. Bardzo często pojawiają się właśnie na grupach facebookowych szczególnie zapytania o tego ACOGa, czy to warto go kupić, czy nie warto, i tam zaraz znajdziemy mnóstwo znawców, którzy powiedzą, tak, on się nadaje tylko do ASG, jeżeli będziecie się bawili, do broni palnej on się nie nadaje i tak dalej. No moim zdaniem to jest totalna bzdura, a abstrahując, jest paradoks, którego ja do końca nie rozumiem, bo byłem też tym całym ASG-em, w zasadzie też jestem tym całym ASG-em, mam ten cały sprzęt do ASG. Źle to mogło zabrzmieć, wiesz, już. Co prawda nie biegam ostatnio na ASG, no bo brak mam czasu, ale jest taki dziwny paradoks. Ludzie od ASG, widziałem ludzi z oryginalnymi celownikami holograficznymi i to łatwo sprawdzić, czy to był celownik holograficzny, a nie kolimator podruba Eotecha, oryginalnego. To był holograf, a nie kolimator, bo oczywiście u Chińczyka możemy kupić Eotechy, tylko że jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że to jest celownik po prostu zwykły kolimatorowy, a nie holograficzny. No to się jednak dużo różni, no bo w kolimatorze macie rzuconą jedną wiązkę, jak gdyby, tego punktu świetlnego, a w holografie macie stworzony holograf tego, czyli tam jest no, tysiące po prostu punktów rzuconych i kolejna różnica jest taka, że jak zbijecie sobie szybkę w kolimatorze, to tyle z waszego celownika, natomiast w holografie nadal macie ten punkt. Dlatego powiem Wam, że to mnie właśnie dziwi, że ludzie od ASG kupują bardzo często rzeczy oryginalne od broni palnej, natomiast bardzo często spotykaną rzeczą jest, że ludzie, którzy posiadają broń palną, kupują rzeczy przeznaczone do ASG. I tutaj mam na myśli na przykład chociażby, tak jak w moim przypadku, kolba. To jest zwykła ASG-owa kolba. Można? Można. Chodzi. Dobrze chodzi. Nie wiem, mam wrażenie, że na ASG jest takie wsparcie, że o, to jest od prawdziwej broni, a to będę bardziej miał broń. Ale powiem Wam, moi drodzy, że ogólnie lunety, które Chińczyk robi na ten moment, są to lunety naprawdę bardzo godne polecenia w stosunku do ceny. Miałem do czynienia nie tylko z takimi, bo za chwileczkę Wam zrobię recenzję PSO od Chińczyka, którą założyłem na Kałacha. Zrobię Wam, moi drodzy, znaczy może do tego akurat nie będę jeszcze robił, bo jeszcze myślałem o zwykłej lunecie, powiedzmy tam, nie wiem, 12-24 czy jakieś tego typu, bo Rafał chociażby kupił, złoty chyba też kupił, i patrzyłem na tą lunetę i powiem Wam, że jak na, nie wiem, to kosztowało 700-800 zł, to naprawdę to daje radę. No, podstawowa luneta jakaś Vortexa biegówka kosztuje 1200 zł i to tam nie ma żadnego super przybliżenia czy coś, więc powiem Wam, że Chińczyk naprawdę robi bardzo fajne lunety. One są czasami oznaczane, że mogą być do broni palnej, czasami, że niby do SG, to tam wiecie, co Chińczyk tam napisze, to tam już jest jego sprawa. Ważne, żeby mieć po prostu od konkretnego sprzedawcy konkretny egzemplarz, bo wtedy możemy coś więcej na ten temat powiedzieć. Tak jak tutaj Wam mówię, mogę Wam wrzucić link do tego, co ja sprawdziłem, czyli do tego ACOG-a, mogę Wam wrzucić link do PSO, mogę Wam wrzucić link do PU, mogę Wam wrzucić link do zwykłych lunet, które po prostu mamy od tych sprzedawców przetestowane i one są naprawdę dobre i bardzo tanie, więc no tutaj może nieładnie, że Chińczyk tak sklonował tego ACOG-a, ale no przyznać mu trzeba, że zrobił to w sposób wyśmienity. Nie miałem nigdy problemu z jakimś parowaniem, z jakimiś pierdołami, a początkowo jeszcze tutaj Wam powiem, bo wiadomo, że tutaj możecie powiedzieć, dobra, ale masz, no wiadomo, ARK 223, do tego kompensator, więc to przecież nie ma prawie że odrzutu, no to co ma się stać z tym ACOG-iem, tak? Moi drodzy, pierwszy raz, kiedy założyłem tego ACOG-a, miałem do swojego Kałacha, tak wiem, to jest złe, co wtedy zrobiłem, ale założyłem, tutaj może Wam wrzucę zdjęcia, jeżeli znajdę, założyłem szynę RIS, znaczy zamontowałem sobie jaskółkę pierw, montaż na jaskółkę, jaskółkę z RIS-em, i na RIS posadziłem, moi drodzy, właśnie naszego ACOG-a i wyłupałem tam, myślę, że no, może nie jakoś dużo, ale w granicach 1000 strzałów poszło, no bo 1000 strzałów to umówmy się, to jest 1000 strzałów, to nie jest jakoś tam też dużo, przynajmniej jak dla mnie, ale wyłupałem z niego normalnie to i nie było no, żadnego problemu. Dodam jeszcze, że jak miałem założonego ACOG-a, to w tym samym momencie na Kałachu przez połowę czasu praktycznie nie miałem kompensatora, później znowu nie miałem, więc no tam już troszeczkę dostawał bardziej po dupie i też nie było opcji, żeby zgubił zera, więc naprawdę z całego serducha, jeżeli ktoś szuka bardzo taniej lunety, to Wam go polecam, a jego największą zaletą jest jego po prostu skuteczność. Ta luneta jest piekielnie skuteczna. Myślę, że spokojnie bym Wam polecił z powiększeniem, bo macie do wyboru powiększenie razy 3, razy 4. Ja kupiłem wersję z powiększeniem razy 4. Spokojnie do tych 75-100 metrów. Tak, bo strzelałem z nią na dłuższym torze, chyba to było właśnie 100 metrów. Albo 75, już nie pamiętam. Przy dynamice jest to wystarczające. Do precyzyjnego strzelania nie wiem, no mam inny kaliber, nie strzelam z 2.23 na longshota, tam strzelam z 308, nie sprawdzałem nigdy tego, dlatego też się zastanawiałem cały czas ogólnie, żeby w tej RC wymienić spust na tego całego Gisela i tak dalej, ale 1600 zł, ten spust tutaj ja poprawiłem, on ogólnie chodzi całkiem przyjemnie. Naprawdę chodzi całkiem przyjemnie, no zobaczymy. Prawdopodobnie kiedyś wymienię go dla samej zasady, ale ten spust, który mam tutaj do dynamiki, myślę, że mi spokojnie starcza. Dobra, moi drodzy, nie chcę tego przeciągać. Tutaj widzieliście w trakcie filmu różne przebitki z tym właśnie ACOG-iem. Mówię, mam go dłuższy czas, przetestowałem go, myślę, że porządnie, dlatego postanowiłem, że w końcu nagram Wam recenzję na jego temat. I każdy podejmie decyzję, czy chce takowy kupić, czy nie. No, ja Wam powiem tak, ten, który Wam wrzucam w linku, na pewno jest ok, sprawdzony przez kilkanaście, no nawet kilkadziesiąt w zasadzie już osób, z czego kilku bardzo bliskich mi znanych, przyjaciół i tak dalej, więc ten sprzedawca ma ok. Wiem również, tak jak mówiłem Wam, że są jakieś bardziej bublowate, może są trochę tańsze też, nie wiem, nie ryzykowałbym. Chcecie, kupujcie z linka, co Wam tam wrzucę, w zasadzie kilka linków. To co, moi drodzy, myślę, że omówiłem tego ACOG-a, także moi drodzy, trzymajcie się, do następnego odcinka w środę, no i co, cześć i czołem!